zwycięstwem. 15 lutego 1951 powstał klub dający tym osiedlom nadzieję. Tu wiara za sterem nie pozwala nigdy wątpić. Tu ma walka do domeny piotrkowskiej Polonii. Trudne początki, wzloty i upadki, to były dzieje drużyny z okolic bawełnianki. Dziś stają w szranki, by walczyć o zwycięstwo, gotując swoim oponentom piłkarskie piekło. Jak granat za wleczką na dawnym nowym świecie, silny dopiąc wygraną idą zawsze w duecie. Zapomnij o budżecie, oddanie wyznacza wartość. W zwątpieniu wyznaczne jest czerwoną kartką. Emocje nie dają zasnąć jak tabeli liderowi. Nowy rok, początek tej zwycięskiej drogi. Wysokie progi, inaczej sukcesów fala. Krótka historia ekipy z piotrkowskiego Bugaja. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i dofinansowanie Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz firmom zaangażowanym w pomoc naszemu klubowi. Firmie Erbedim, której korzenie sięgają lat 40., początkowo jako część przedsiębiorstwa państwowego, potem jako samodzielna jednostka gospodarcza w obecnej formie pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim. Firma może pochwalić się setkami kilometrów wybudowanych dróg, ulic, placów, parkingów i innych obiektów infrastruktury. Firmie ZCB Owczary, produkującej najwyższej jakości budowlane wyroby ceramiczne Termoton, które łączą w sobie tradycję oraz najnowocześniejsze i innowacyjne metody produkcyjne, powstają dzięki zaangażowaniu inżynierów i pracowników zakładu ZCB Owczary. PKS Mustang jest firmą świadczącą usługi transportowe na terenie kraju i poza jego granicami. Firma prowadzona jest przez doświadczoną kadrę menedżerską oraz zatrudnia wysokiej klasy kierowców, posiadających wszelkie uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób. Fundamentem działalności PKS Mustang jest misja, która brzmi: bezpieczeństwo i komfort podstawą udanej podróży. Zapraszamy wszystkich kibiców do korzystania z usług transportowych naszego sponsora PKS Mustang. Ulica Grota Roweckiego 2, telefon 667-395-102. Centrum Medycznemu Allergen, które mieści się w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Juliusza Słowackiego 1 i skupia najlepszych specjalistów z dziedziny alergologii, pediatrii, immunologii, dietetyki klinicznej, dermatologii, reumatologii, genetyki, parazytologii i chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszelkich chorób alergicznych, schorzeń jelit, zakażeń pasożytniczych, boreliozy oraz chorób o podłożu autoimmunologicznym i genetycznym. Wiet. Zespół szkół zaocznych, placówka z uprawnieniami szkoły publicznej, która przede wszystkim dba o to, aby nauka w szkole kojarzyła się z rzetelnością i najwyższą jakością. Współpracuje wyłącznie z doświadczonymi nauczycielami, posiadającymi wieloletnią praktykę zawodową. Może pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów przez jej słuchaczy. Czas nas jeste to pizzeria, w której można delektować się niepowtarzalnym smakiem włoskiej pizzy w okresie letnim. Na gości czeka ogródek piwny, gdzie w cieniu parasola można wypić schłodzone piwo i zjeść oryginalną pizzę, orientalną szarmę lub zawsze świeże sałatki oraz smakowite lody. Zapraszamy wszystkich kibiców zielono-biało-niebieskich na pyszną pizzę do pizzerii Siesta, ulica Matejki 5, telefon 506-293929. Klinice fizjoterapii, ortopedii i rehabilitacji Fjord Clinic, której gabinet diagnostyczno-terapeutyczny oraz komora normobaryczna mieści się przy ulicy Folwarcznej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Klinika zajmuje się m.in. leczeniem bólu i dysfunkcji kręgosłupa. Faber Reklama, firmie zajmującej się produkcją ulotek, wizytówek, katalogów, która w swojej ofercie ma także wydruki wielkoformatowe, takie jak tablice informacyjne, plafony podświetlane, banery, roll-upy. Oferuje również odzież oraz kubki z nadrukiem. Firmie Vitro Certech, działającej w branży materiałów budowlanych, siedzibą znajdującą się na ulicy Szklarskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim, firma posiada wysoki poziom wiedzy i kompetencji wynikający z wieloletniej działalności w branży. Zapewnia swoim klientom spełnienie oczekiwań i realizację powierzonych projektów. Restauracji Relax, działającej w budynku hali sportowej o tej samej nazwie, która serwuje pyszne dania kuchni polskiej i nie tylko. Zamówić je codziennie na miejscu lub z dowozem. W restauracji Relax zorganizujecie także niezapomniane imprezy okolicznościowe. W firmie Masterglass Jarosław Zimny, wykonującej balustrady i grafiki szklane, zabudowy ze szkła, kabiny prysznicowe, lustra oraz inne usługi szklarskie. Przychodni Sadowa, mieszczącej się przy ulicy Łódzkiej 40A w Piotrkowie Trybunalskim, w której jednym z lekarzy jest nasz bardzo pomocny i wierny kibic pan Arkadiusz Stasiewicz.
Wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w pomoc naszemu klubowi serdecznie dziękujemy za wsparcie. Punkty, 8 zwycięstw, 0 remisów, tylko jedną porażkę z rezerwami Widzewa, które obecnie są na pierwszym miejscu, mając 25 punktów. Poloniści natomiast po świetnej serii 5 meczów, bez porażki, bez remisu, wrócili na zwycięski szlak i mają 18 punktów, 5 zwycięstw, 3 remisy i tą jedną porażkę z KS-em Kutno, które obecnie teraz znajduje się na 12 miejscu, gdzieś zremisowało z RKS-em Radomsko, a teraz skład obydwu drużyn. Zacznijmy od drużyny gości. I tak, w bramce GKS-u Bełchatów od Czernaszenko Leonid z jedynką, z trójką kapitan Mateusz Szymorek z piątą, Jarosław Trzeboński z ósemką, Kowalski z dziewiątką, Przemysław Zubowicz z jedenastką, Mikołaj Wojciech z piętnastką, Sebastian Cichocki z osiemnastką, Szymon Sarnik z 21, Damian Warnecki z 27, Mariusz Kolik jestem Łukasz Roński. Przepraszam za błędy techniczne. Jeszcze raz przypomnę skład KS-u Bełchatów. Czernaszenko, z jedynką, z dwójką, kapitan Szymorek, z piątką, Jarosław Przewoński, z ósemką, Artur Gołański, z dziewiątką, Przemysław Zdybowicz, z jedenastką, Mikołaj Wojciech, z piętnastką, Sebastian Kwiatkowski, z osiemnastką, Szymon Sarny, z 21, Damian Barnecki, z 27, Mariusz Kolik, z 30 Łukasz Wroński. Za chwilę ławka rezerwowych. Teraz cały fragment gry wykonał GKS-u. Groźnie piłka przechodząca blisko. A tutaj Damian Warnecki zamykał tą akcję. Na szczęście dla polonistów. Minął się z piłką i od bramki zacznie Jakub Kłys. Kontynuujmy skład GKS-u Bełchatów. Na ławce rezerwowych z 12 Bartosz Szerąg z 4, Stanisław Wenus z 10, Bartosz Bujarski z 16, Mikołaj Grzelak 17, dobrze znany polonistą polonijnej publiczności Tomasz Bąkowicz, 20 Kamil Zera, 22 Jaron Mikołaj Przewoński, teraz ostro atakowany Paweł Prągowski, szybko wznowił Adrian Malicki, chciał sprytki tutaj do Mateusza Kubiaka prawym skrzydłem. Trenerem drużyny GKS-u Bełchatów Bogdan Jóźwiak. Zasytem trenera Adrianem Teodorczykiem i Sebastianem Łukiewiczem, trenerem bramkarzy. Poloniści wystąpią dzisiaj w składzie z jedynką Jakub Kłys na bramce, z 23 numerem Oskar Kowalski, z 6 Dawid Lenarczyk, z 10 kapitan Mateusz Jakubiak, z 11 Oskar Pióro. Teraz ta akcja polonistów, Szymorek, ślizgnął się tam, doskakiwał Szadrian Malicki, ale nie zdążył. Teraz wybicie do Przemysława Zdybowicza, Zdybowicz, przy nim Krzysiek Wojciechowski, ale cały czas utrzymuje się na pasmie GKS-u przy piłce i wywalczył już z autu. Z 11 Oskar Pióro, z 14 Adrian Malicki, z 15 Maciej Brodecki, z 20 Maciej Mierczarski, z 21 numerem. Z 21 numerem. Dawid Przybysz z trójką, właśnie wspomniany Krzysztof Wojciechowski z 77, Paweł Drągowski z piątką, Patryk Grzesiuk z siódemką, Adam Gamka z 24, Radosław Barczewski, oczywiście to jest ławka rezerwowa, 17 Daniel Nowaczek, 19 Mateusz Zagórski, 33 Szymon Malicki, teraz Dawid Lenarcik pędzi lewą stroną, trenerem Polonii oczywiście Robert Grzesiuk i daleko trybuny, jednak się ta świeca utrzymała w blisku, Czernaszenko. Gwardia, są także kibice z Bełchatowa, Cichota, hit 10 kolejki, wicelider, mierzy się z trzecią drużyną, gdzie oba zespoły
Ostatnie mecze rozgrywają fenomenalnie. Paulinisi, jak już wspomniałem na początku, 5 meczów, ale teraz błąd Oskara Piuro, rośnie. Barnecki, zagranie na prawo do Zdybowicza. Zdybowicz, Brodecki, dobrze tutaj ustawiony Maciej Brodecki, wybija Dawid Przybysz. Teraz dobra piłka do Mateusza Jakubiaka, ale za mocno posłana tutaj na przedpolu Leonid pod Czarnoszynko. Dobry pomysł. Wychowanka Polonii Piotrków. Szymorek. Mocnie! Kurwa, Warna, weź tu na siebie! Sama, sama! Kurwa, tu i drodze! IKS wraz z ambitnymi planami na najbliższe lata, z powrotem jak najszybciej do elity. Teraz ładna akcja Wrońskiego. Wroński do środka, Zdybowicz. Troszeczkę chyba się to rozegrali IKS-iacy. Ale teraz ładna piłka przechodząca, jest groźnie. Sarnik walczy do końca z Wojciechowskim, ale doświadczenie Wojciechowskiego tutaj dało górę. 200 metrów przeciwnicy. Bardzo mocne wzmocnienie ligi defensywnej Polonii Piotrków. To widać było we wcześniejszych meczach, że pewność, opanowanie, umiejętność czytania gry przez Wojciechowskiego w obronie bardzo tutaj pomaga w momencie tej dużej defensywy. Teraz holowany Golański przez Malickiego. Będzie to na pewno mecz walki, ale drudzy nie będą się tutaj odpuścić. I KS-iacy także podrażnieni tą przegraną w okręgowym Pucharze Polski. Piuro teraz przy piłce. Na jeden kontakt, który kontynuował KS-iacy i choruje. Ale tak jak wracając do meczu z Pilicą Czerbusz, gdzie GKS-iacy odpadli po rzutach karnych z Pilicą, niezadowolony z tego meczu był trener Bogdan Luźwiak, ale jak to mówił sam, niektórzy oblali egzamin, dał odpocząć podstawowym zawodnikom, był pewny, że zawodnicy z Akademii Bełchatów, zawodnicy rezerwowi tutaj dadzą radę. Wolański już na krótko, spokojnie na brunatni od własnej połowy, zagranie na lewo do Szymorka. Szymorek, łatwo mina tutaj Mateusza Jakubiaka. Czas na jest grozi pod polem karnym. Ale boczny poza spalonego Przemysława Zdrowicza. KKS-u próbował swoich sił w Wiśle Kraków, ale wrócił razem z rozpoczęciem nowego sezonu do Bełchatowa, gdzie chce pomóc KKS-owi wrócić trzeciej, drugiej linii. Jak dobrze wiemy, GKS-em, który pamiętamy wcześniej, niestety z racji problemów finansowych upadł. Musiał ogłosić upadłość finansową i z pomocą przyszła Fundacja Akademii GKS-u Bełchatów. I to, że czwarta liga Betrix, czwarta liga łódzka została powiększona. Teraz ładna piłka! Dobry pomysł Oskara Piuro i Dawid Lenarcik i Adrian Malicki. Za mocno ta piłka i znowu od własnej połowy. Broński. Wojciech, przepraszam. Polik.
próbują tutaj tę akcję i wejść, dobrze oskarpują, a tu już jest Broński, Broński i próbuje Dawid przybyć ten. Bardzo niebezpieczna odległość od bramki Jakuba Kłysa. Około 20 metrów. Szansa na strzał bezpośredni przy piłce Wroński, Golański. Polu karnym Szeboński. Jeszcze Przemysława Zdybowicza tutaj chyba decydują się na wariant strzału bezpośredniego na bramkę Jakuba Kłysa. Mamy 10 minut gry za nami, jest 0-0, przypominam. Jak na razie, no mecz bardzo taki, można powiedzieć, szachowy. Każdy chce bezpiecznie, GKS może delikatnie przeważa. I Wroński po ziemi, bez problemu, Jakub Kłys łapie tą piłkę. Szybkie wznowienie tutaj, piłka do Dawida Lenarcika. Dobrze tutaj Dawid powalczył z Ochockim, ale piłka niestety odebrana. Już przy piłce znowu Wroński, powinien się znowu w obronie. Muszą jak najszybciej przycisnąć gracze Roberta Grzesiewicza. Akcja Warnecki. Czynią oskarpiuro, Warnecki 1 na 1, schodzi na prawą nogę. Dośrodkowanie na długi słupek, dobrze tutaj Marcin Mierczarski na lewej stronie. Już przy piłce Bociek. Brawo, ładne rozegranie piłki na jeden kontakt. Grosie Wroński i mamy 1 do 0. Bardzo ładna akcja GKS-u zakończona bramką Łukasza Wrońskiego w 11 minucie tego meczu. Błąd w ustawieniu polonistów. Łatwo tutaj z pierwszej piłki porozgrywali piłkę gracze Bogdana Jóźwiaka i Naregana 12. Mamy 1 do 0 dla drużyny ze Sportowej 3 w Bełchatowie. Wojciechowski, teraz dobre rozciągnięcie gry na lewą stronę. Wprowadza piłkę Wojciechowski. Wojciechowski dobrze wypatrzył tutaj Oskara Piuro. Dość dobrze pracujący po bronie Parnecki. Mówi tutaj trener Robert Grzesiuk do tego, żeby mocniej, wyżej przycisnąć. Przypominam, od 11 minuty GKS prowadzi 1 do 0 po bramce Łukasza Wrońskiego. I Poloniści teraz muszą poprawić się w grze ofensywnej. Za łatwo i za darmo oddaje Polonia te piłki. Za dużo złych zagrań, za dużo takiego braku koncentracji, pomysłu. Teraz ładnie, Mateusz Jakubiak ładnie. Jeden, drugi obrocik i sprowokował faul Jarosława Trzebońskiego. Zobaczymy, na jaki wariant zdecydują się Poloniści. Marcin Mierczarski. Czarski, dośrodkowanie, ale pewna interwencja od Czemaszenki. Zasłynął w lice między innymi bardzo dobrymi i wysokimi wynikami jak na zespół czwartoligowy. Na dzień dobry wygrał ze Skalnikiem Sulejów u siebie 4-1, potem 4-0 z Omegą Kleszczów, potem ze Spadkowiczem trzeciej ligi KS-em Kutno 3-1, z Kwiatkowicami 4-1. No i ten jak na razie 24 sierpnia jest jedynym dniem, kiedy GKS poczuł porażkę ligową, bo przegrał z rezerwami Widzewa 2-0. Potem w Strychowie pokonał Zjednoczonych 3-0, a następnie potem seria
3 meczy, gdzie padło 20 bramek i jedna była stracona. Kolejna 6-0 z WKS-em Wieluń, 10-0 ze Stalą Migadów i 4-1 z Budutą Zwierz. No i teraz ta środowa wpadka z końcem przodu, że tak możemy nazwać. Teraz dobrze gitarę siacy drugą pipą. Tutaj Maciej Brodecki dobrze do końca przypilnował. Sygnalizował tutaj Przemysław Zubowicz, że był pociągająca koszulka, ale sędzia nie zareagował. Broński. Rądowski. Przybysz. Teraz musieli troszeczkę wyjść tutaj z tej paszczy lwa i to się udaje. Wojciechowski dobrze teraz wprowadza piłkę. Lenarcik, Kowalski ładnie, tutaj Kowalski nie stracił piłki. Drągowski, dobre rozciągnięcie do Oskara Pióro. Teraz Pióro prawą stroną, Pióro do środkowania. Dobrze, tutaj wchodził w pół przestrzeń Oskar Kowalski, ale Pióro szukał do środkowania. Broński, to właśnie Oskara Pióro i piłka dla Bohatawiany. Znowu Krośnie, znowu przeciera się tutaj Szymon Sarnik, ale zatrzymany. Prawo skrzydłowy WKS-u, Lenarcik, faulowany. Mamy 17 minutę spotkania. Dla tych Państwa, którzy dopiero teraz łączyli, przypominam, 1-0. Polonia przykrywa z WKS-em po bramce Łukasza Brońskiego w 11 minucie. Ale tempo tego meczu ewidentnie osłabło tutaj obie drużyny. Gości. Ale można powiedzieć, że to jest taki typowy mecz szachowy. Nie chcą tutaj popełniać błędu. Też nie podejmują takiego ryzyka. Ani drudzy. Teraz widzimy go Katowianie cofnięci na własną połowę. Wyskakuje raz po raz, czy to Łukasz Brański, czy to przynajmniej Zdybowicz. Teraz druga piłka Maćka Podeckiego. Ochocki kontroluje tutaj piłkę. Marcin Mierczarski do końca powalczył. Ale cały czas piłkę w posiadaniu Gieksy. Ochocki z autu. Golański. Strata Beny i wprost bramkarza od Czernoszenka. Dobry strzał w wykonaniu kapitana Mateusza Jakubiaka. Dobra decyzja. Brakło tylko mocy w tym uderzeniu, żeby strzelić tą bramkę wyrównującą. Druga piłka. Dobrze, Maciej Kodecki. Na prawo. Tutaj jest Mateusz Jakubiak. Zbita ta piłka przez Mateusza Szymorka. Pióro z autu. Jeszcze raz! No nie ma z kim za bardzo zagrać tej piłki. Oskar Pióro, denerwują się gracze GKS-u, bo trzymają czas poloniści. Przybysz, strata piłki. I znowu przejęcie piłki, akcją szybką kontrę dla Gieksy. Nie ma faulu. Teraz Oskar Kowalski szuka możliwości rozegrania. Piękna piłka na prawo do Mateusza Jakubiaka. Piłka dla polonistów. Już przesunęli się poloniści na połowę rywala. Ale zdążyli wrócić już prywatni. Dobre zagranie do Kowalskiego. Kowalski szuka tutaj rzutu rożnego. Bezpiecznie Szymorek, ale wybijają tą piłkę brunatni.
Roński. Roński powalczył tutaj z Pawłem Drągowskim. Nie dało się wyjść z tej opresji. Szansa znowu na kontakt KS-u. Wychodzi z nią Warnecki. Warnecki świetnie. Ciechowski. Dobrze teraz przycisnął Kołynsi. Cały czas jednak nowym graczem Roberta Krzysztofa stworzy się akcji kontrowej. Jest co na 35 meczu od bramki GKS-u. Dobry teraz przerzut do Dusza Jakubiaka, ale się zgasił tym piłkę z kontrolem. Znowu przerzut teraz na lewą stronę jest tu Lenarczyk! Nie wykorzystał tej szansy. Zagapili się teraz obrońcy GKS-u Mateusz Holik z Sebastianem Ochockim. Byli pewni, że to Odczenaszenko wyjdzie do tej piłki, złapie Dawid Lenarczyk do końca. No była pierwsza groźna szansa Polonii na wyrównanie. Teraz falowany przemysł z Woli przez Maćka Kurowskiego. Szkoda, że nieczysto uderzył Dawid Lenarczyk, bo była szansa na 1-1. Mamy 20 minut gry za nami. Właśnie Szymorek. Zdybowicza znowu przez Zdybowicz, tym razem na lewej stronie. Pilotechniki opadnie.
I wznowienie przez Owczonoszenko. Przypominam, od 20 minuty KRS prowadzi z Polonią Piotrków do 0. Bardzo dobrze. Znowu przybiera się tutaj Damian Warnecki, pójdę na jeden z Karem Piuro, ładnie go minął Warnecki, Warnecki, quiz, dobrze teraz, bramkarz Polonii i łapie tą piłkę przed opuszczeniem linii bocznej, indywidualnie Damian Warnecki, jak na razie naprawdę wyróżniający się zawodnik KS-u, aktywny w rozegraniu tutaj, kreowania tych akcji. Yeah.
Marcika. Malicki! Odskoczyła ta piłka. Przerwę w grze. 31 minut gry za nami. 2-0 prowadzi GKS z Polonią Piotrków po bramkach Damiana Warchęckiego i Łukasza Bońskiego. Jeżeli chodzi o polonistów, to wygranych u siebie jest 5, 9 rozegranych meczów. Także przegrali jeden mecz, 3 remisy, 12 bramek u siebie, to straconych. No i tutaj polonicy, jeżeli chodzi o wyniki, to można powiedzieć, że wszystko porówna. Jeden mecz 0-0, jeden mecz 1-1. Dlatego 3-1, 3-0, także 3-2. Słabym, muszę powiedzieć, w początku tego sezonu, kiedy to zremisowali samego Kleszczuk 1-1, potem z Kutnem, potem remis z Kwiatkowicami, remis naprawdę po zaciętym meczu z rezerwami Widzewa 0-0, potem zwycięstwo ze Zjednoczonymi Streków 3-2, z Bieluniem 3-0, na wyjeździe u siebie z Niewiadomem 3-1, z Burtonski 1-0, no i ostatnie zwycięstwo 3-0 z Buchniarzem Zelów. Tutaj wychowany w Polonii.
podejść do tyłu do Brodyckiego, Wojciechowski. Nie zaryzykowali, czekał Oskar Piuro na skrzydle, na piłkę, ale jednak to się udało na czas. Z Jakubiakiem, Jakubiak. Do Brandowskiego, Brandowski. Pole karne. Bramki. 37 minut gry za nami. 2-0 przegrywają Polonusi z GKS-em. Teraz Zdybowicz w pojedynku z Brodeckim. Zdybowicz. Przyjemny boczny. Dolański. Polonuski Zdybowicz. Lubo między nogami. Mikołaja. Ucieka i teraz mała szansa Polonia na stworzenie jakiejś akcji. Jakubiak, cały czas dobry Jakubiak, ale Opolski ładnie tutaj włączył się to wszystko Oskar Kowalski. Kowalski i miał dobry pomysł Oskar Kowalski, ale nie ruszył do tej akcji. Jak przyjdziesz teraz to, co uzyskana piłka. Drągowski, lewa noga. Ale nabita ta piłka trafiona przez któregoś z obrońców IKS-u i kolejny rzut roczny na Polonii. 38 minuta. Z narocznika Mateusz Jakubiak. Wojciechowski, Balicki, Brodecki, wysocy zawodnicy tutaj Polonii w polu karnym GKS-u. Drągowski tylko na środku boiska, ale niedokładne to zabranie piłki przez Mateusza Jakubiaka. Musi uważać Maciej Mielczarski, bo jest tutaj praktycznie tylko Paweł Drągowski, Jakub jest. Uważamy! Ustawienie! Przedeczy. Wojciechowskiego, teraz Drągowski. Spokojnie próbują spróbować akcję od tyłu Polonisi. Jeszcze teraz Kowalski do Penego. Nie ma tam faulu. Boczek szukał tym podaniem Zdybowicza, ale bardzo mocno i dokładnie zagrywał. Dawaj do siebie! Teraz w lepszym posiadaniu Poloniści przez te ostatnie 10 minut, ale nie przynosi to rezultatu. PKS atakuje już na własnej głowie, w środku, zyskują szybkie kontry. Góra.
Bratowian. Zera, wypalczy tutaj Brońskiego. Broński lewym skrzydłem, wraca się do deski. Broński biega już pole karne i nabity tutaj. Paweł Drągowski. Kolejna składna kontra zespołu. Przecież bardzo wolno wracali w ręce Polonii. Kowalski, Denarczyk, Jakubiak na środkowej linii boiska, czekający na możliwość kontry. Wolański dośrodkowanie, niebezpiecznie. Przyjął tutaj piłkę zawodnik UKS-u i odzyskują Poloniści Wojciechowski. Dokładne zagranie Wojciechowskiego, ale także wykonane zadanie tutaj obrońcy Brunatnych. Fauluje.
akcji pierwszej połowy. Rągowski, to jest środkowanie w pole karne, ale nie dopadnie. Rągowski spokojnie, tutaj zapiera piłkę do pióra, ale ładnie pióro balansem ciała. Jakubiak, ładnie spokojnie, teraz na to jest Jakubiak. Jakubiak, dośrodkowanie w pole karne, ale dobrze ustawiony tutaj Trzeboński. Jeszcze Jakubiak, nie ma faulu. Szymon Sarny faulował kapitana Polonii. Cierpiał w tym starciu Mateusz Jakubiak. Pierwszej połowy. To było trochę tak serwisze. Ale teraz mamy się na tym wcześniej Barnecki, który wystąpił. Zera. Wojciechowski, zamyka Malicki, ale niestety nie miał jak inaczej uderzyć tej piłki za lekko, zresztą piłka strącona przez Adriana Malickiego. Szansa wreszcie na jakąś składną akcję. Jakubiak i będzie to już żółta kartka dla gracza GKS-u. Dokładnie to Mariusz Chodik, ukarany w 47 minucie żółtą kartką. Ciężko powiedzieć, najpierw była piłka, czy najpierw były nogi. Ratował się Mariusz Chodik, bo tam ta piłka uderzyła w jego nogi. On się balansem ciała tutaj wywracał, no i kopnął Mateusza Kubiaka. 15 metrów do bramki od Czanoszenko. Idealna pozycja tutaj dla prawonośnego zawodnika. Strzał bezpośredni, zobaczymy, czy zasługuje się na taki wariant. Marek Malicki, Maciej Mieczarski. Jak to rozegrają Polonicy? Malicki! Dośrodkowanie, jest Lenarcik, jest jeszcze Jakubiak! I piłka mija bramkę. No wreszcie skład, coś co muszę powiedzieć, że mogło zagrozić bramce GKS-u. Cierpiał tylko w tym wszystkim Oskar Kowalski, który dołączył do pierwszego zespołu z drużyny juniorów. Falony. Pierwszą połowę kończy sędzia główny, pierwszą połowę, którą zdominował GKS. Czcice Świrki mogą się ze mną nie zgodzić. Na drugą połowę meczu 10 kolejki Betflix 4 Ligi Łódzkiej, gdzie Polonia mierzy się z GKS-em Bełchatów. Po pierwszej połowie Polonia przegrywa z gośćmi z Bełchatowa 2-0. Po bramkach Szymona Sarnika
i Damiana Warneckiego. Damian Warnecki opuścił boisko w pierwszej połowie po starciu z obrońcą Polonii Piotrków. Zaczynają teraz poloniści. Bez zmian w składzie Bramsa Jakub Kłys, dalej w obronie z 11 Skarpiuro, 15 Maciej Brodecki, z 2 Krzysiek Wojciechowski, 20 Marcin Mieczarski. W pomocy z 21 numerem Dawid Przybysz, z 23 Oskar Kowalski, z 77 Paweł Drągowski, ale teraz ładnie przeciął to podanie Maciej Brodecki. Ale znowu źle Maciej Mieczarski, faulowany przez zawodnika GPS-u. Kontynuując z 10, Mateusz Jakubiak, z 6, Dawid Lenarcik, z 14, Adrian Malicki. Na ławce rezerwowych mamy Patryka Grzesiuka z 5, 7, Adama Gankę z 24, Radosława Barczewskiego z 17, Daniela Maloczyka z 19, Mateusza Zemowskiego z 33, Szymona Rańskiego i Kacpra Kule z 88, teraz Maciej Brodecki. Brodecki już jest na 16 metrze, faulowany Maciej Brodecki na 14-15 metrze od bramki bramkarza GKS-u Leonina od Przemyszynko. I szansa na szybką bramkę w drugiej połowie. Polonia musi się spieszyć, a jednak wcześniej wróci do wcześniejszej sytuacji trzecia grudnia. Lewa noga Marcin Mieczarski. Zobaczymy, czy tym razem uda się dobrze rozegrać cały kartel, który w pierwszej połowie to nie wychodziło. W pierwszej połowie GKS umiejętnie skutecznie blokował Polonię. Za dużo było niedokładności, za dużo było złych zagrań w połowie karnych. W tej przestrzeni Wielczarski strzał i wypluwa piłkę i co? I łapie jednak piłkę od Czernoszenko. Tam Dawid Lenarczyk czyhał na błąd bramkarza GKS-u. Teraz Artur Golański. Zagranie do Grońskiego, ale na spalonym pokazuje tutaj sędzia poczyna był na basen GKS-u. No i GKS w kładzie wspomniany wcześniej Leonid od Czernoszenko z 2, kapitan Mateusz Szymorek z 5, Jarosław Trzeboński z 8, Artur Golański z 9, Przemysław Stygowicz z 11, Maciej Mikołaj Bociek, przepraszam. 15, Sebastian Ochocki, teraz przerzut na lewą stronę do Mateusza Jakubiaka, ładnie przyjął sobie piłkę teraz mój Jakubiak. Jakubiak. Przybysz do Kowalskiego. Kowalski ma trochę miejsca. Dobrze tutaj rozciąga grę do Oskara Piuro. Piuro dośrodkowanie na drugi słupek, ale nikogo nie było. Teraz Wojciechowski dobrze tutaj zareagował. Wojciechowski zdążył, czyli na to piłka nie wyszła. No i kontynuuję skład gości z 15 Sebastian Ochocki, z 18 Szymon Sarnik, z 20 Kamil Mizera, który zastąpił Damiana Warneckiego w pierwszej połowie, z 27 Mariusz Kolik, z 30 Łukasz Broński. Teraz jest szansa, dobrze tam szukał dojścia do tej piłki Dawid Lenarcik. Bartosz Bujalski, 16 Mikołaj Czelak, z 17 numerem Tomasz Pankowicz, z 22 Bartłomiej Trzeboński, oczywiście trenerem byłem już jak. No i liczymy na to, jeżeli chodzi o grę gospodarzy, że ona będzie lepsza, że wreszcie zaczną gracze Roberta Grzesiuka lepiej rozgrywać piłkę, zwłaszcza na połowie rywala. Mateusz Szymorek. Wieksa po piąte zwycięstwo z rzędu w lidze. Polonia pierwsza byłaby przegrana w tym momencie od 5 spotkań. Broński, dobrze blokuje tutaj Maciej Borecki. Lenarcik, pracuje tam Szymorek. Piuro, długa piłka. Na lewo tutaj jest Achowski z Jakubiakiem. Jakubiak, dobrze się zostawił Mateusz Jakubiak, ale źle sobie przyjął. Szukam Przemysława Zdybowicza, ale dobrze tutaj jest za sobie robił Wojciechowski.
ale wiem, co tutaj pracuje. Sarni. Ale teraz błąd, jest szansa, Malicki! Wprost niestety w bramkarza. Jest jeszcze Przybysz, ale pozwoli tej piłce opuścić boisko. I troszeczkę zdziwiony jestem, ale Dawid Przybysz jednak tej piłki dotknął. I piłka jest dla drużyny z Bełchatowa. Niepotrzebnie troszeczkę, bo piłka trafiła bramkarza Leonida Odczanaszenko. I chodziła na żółwaśnę. Trochę dziwna decyzja Dawida Przybysza. Wojciechowski łapie teraz tutaj szans Pawła Grangowskiego. Pióro ładnie tutaj podziękuję na jeden Przybysz, aj! Troszeczkę niepotrzebnie podnosił tą piłkę, może lepiej by miał lepszą możliwość przyjęcia tej piłki Dawid Zenarcik. Ale ładna akcja polonistów. Zaczynają brunatnie. Pióro zamyka Drągowski i teraz gdyby ta piłka przeszła, gdyby nie dobra interwencja Mariusza Kolika, Adrian Malicki miałby tylko obowiązek postawić nogę i strzelić bramkę na 2-1. 52 minuta, przypominam, po pierwszej jest 2-0 dla gości. Tego sezonu dzięki tutaj dzięki temu, że tu powiększono czwartą ligę do 20 zespołów, to Fundacja KZN-u dołączyła się do tego i dzięki temu GKS może już spokojnie budować drużynę na najbliższe sezony w celu osiągnięcia awansu do wyższych ligi. Szybszy oczywiście do elity, do ekstraklasy.
Zobacz, Teczku! Tu Żarda! Teraz krótko zaczynają... Brodna! Bez faulu! Liczny bok do Przewodniczkowski, ustawił się tutaj Łącza. Chcieli jak najszybciej rozmawiać na piłkę prawą stronę. Golański, zagranie do środka, Drągowski musi wybić. Zawieszona świeca w polu karnym, Wojciechowski wyjaśnia. Jest jeszcze Błociek, ale stracona piłka i Przybysz, Lenarcik, nie spalił tego Dawid Lenarcik do środka, tu jest Dawid Przybysz, ma trochę miejsca, jest 4-4 w tej akcji, już wracają GKS-jacy, Jakubiak. Wroński z Brodeckim, Wroński wypatrzył tutaj Zdybowicza, Zdybowicz i bardzo, oj, teraz niebezpiecznie to wyglądało, ale... Zdenek, mam wracać tam teraz? Wizer, to Warna, Majka Robota, Szczęście, tutaj gośnego się nie stało, czysty wszystko się polskiego przerwania akcja. Sędzia główny i teraz jest groźnie Broński w polu karnym, Brodecki. Atuje, wszystko ma się Brodecki, ale też pokazuje w tej interwencji. No i niestety mamy dwóch leżących na boisku, nawet trzech, bo jeszcze tutaj siedzimy. No i ucierpiał Przemysław Zdybowicz, nie podnosi się z murawy, tak samo Maciej Brodecki, ratując tą piłkę przed rzutem rożnym. Maciej, Maciej! 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 Maciej
przerwy, proszę Państwa, przypominam, 61 minuta, mamy wynik 2-0 dla przyjezdnych, którzy prowadzą z Polonią. Po bramkach Szymona Sarnika i Damiana Karnackiego, przypominam, Damian Karnacki opuścił boisko w pierwszej połowie, na miejsce przed Kamil Buzera. Człowiek ciekawy jest, na co się stało z Maśkiem Kuleskim, z tym przypadkiem nie ucierpiało biodro, bo przyjmuje się za nie Maciek. Tutaj Przemysław Zdrowicz już stał, już wszystko z nim w porządku. Thank you.
Ochocki, zamknęła wszystko tutaj Zdybowicz, odskoczyła do piłka Polskiemu i ten traci piłkę. Wojciechowski, dobrze tutaj ustawiony od środku do obrońca. Na połowę GKS-u. Szynorek ma trochę miejsca. Szynorek. I teraz faulowany przez Oskara Pióro. Grasz Gieksy i rzut wolny do Brunatki. 66 minut poza nami. Szymorek do Wrąskiego, Wrąski. To zabija Przybysza. Przedrzeć się w pole karne GKS-u. Tutaj teraz Oskar Pióro w kolejnej akcji indywidualnej, ale dobrze blokowany przez Mizerę. Teraz Szymorek pod presją. Szymorek, bardzo ładnie tutaj Szymorek, ale już robi się nerwowo i teraz dobrze popracowali w odbiorze Kasia Berta Grzesiuka. Już ustawili, już jest Dawid Przybysz. Przybysz szukał tutaj Adriana Mińskiego. Zawieszona piłka jeszcze w tej partii GKS-u. Lenarci, no i zawieszona. Próbował przewrotki. Próbował bardzo lekko, muszę powiedzieć, jak próbował się uderzyć, ale zawieszona piłka. I odrzutu wolnego wybierać się z Bernatowa. Oh,
Brodecki. Teraz muszą przesunąć się kilka kasy i Brodecki prowadzi piłkę. Do pióra. Znalazł ładnie Oskara Pióra ten mały czas i miejsce, żeby lepiej przygotować się do tego zagrania. Teraz już prawą stronę może i Jansari. Znalazł tutaj Brońskiego. Broński, ale jest sam. Zdybowicz. Ładnie zagrana piłka piętką i dobry krok dla Wojciechowskiego. Kowalski. Bardzo ładnie znalazł tutaj piłkę. Szeroko ustawiony prawo obrońca Polonii. Jest szansa teraz na kontratę. Ale muszą przyspieszyć. To musi być mniej takie czytelne rozgrywanie tej piłki. Lenarczyk, strata. Teraz źle przyjął sobie piłkę Sarni. Strata w środku boiska. Kowalski. Dobrze do Przybysza. Przybysz. Na kurde. Rozśrodkowanie. Zamyka wszystko Lenarczyk. Nie dokładnie zgrywa tę piłkę do pana Drogowskiego. Szkoda, bo akcja zapowiadała się ciekawie. Faul Pawła Drogowskiego. Na Mikołaju Boćku. 72 minuty wyzwania. Teraz dołączy do transmisji. Że Polonia przegrywa z GKS-em 2-0. Teraz znowu piłka na prawo, dobrze, teraz Marcin Mieszowski, ale tylko na chwilę, dalej Sarni. Chwilę teraz. Dobrze, Ochocki, pilnujący tutaj na pierwszym Kubiak. Jakubiak, wybronił. Jest jeszcze czas, jest jeszcze
możliwość, żeby strzelić tą bramkę kontaktową. Jak to mówi Czesław Michniewicz, 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik. Strzelić tą bramkę kontaktową, strzelić tą bramkę na 2-1. Potem umiejętnie przejąć piłkę, wyprowadzić kontrę, zremisować na 2. Wielczarski. No i... jeszcze raz będzie wznawiał nasz Wielczarski. Będziemy mieć drugą zmianę w zespole gości z 16, przygotowany do zmiany Mikołaj Grzelak. Wojsko opuszcza zawodnik z numerem 18, Szymon Sam. Druga zmiana w zespole gości. W razie numerem 6 jeszcze nie zmienia nikogo. Jako drugi szybkobrońca Wroński biega już pole karne. Wroński, quiz! I teraz ratuje przed utratą trzeciej bramki Wojciechowski. Czekał tam Zdybowicz. Gdyby ta piłka dotarła do Zdybowicza, byłoby już 3-0. Błąd w obronie kolejny, kiedy wykorzystali gracze GKS-u. Narysznika wojska Artur Golański. Środkowanie. Zamykał wszystko Mariusz Holi, ale piłka przeleciała tuż nad jego głową i oddał to poniż Oskar Biuro. Dla GKS-u. Przybysz w pojedynku z
Czarakiem. Czarak, widać, że świeżo wprowadzony, intensywnie tutaj pracuje pod biurze. Daleko zagrana na piłkę teraz Męczarskiego. Łański przerzut tej piłki na lewo w takim maratonie cross-wydaniu. Ładnie to zgasił wszystko. Właśnie wygląda, proszę Państwa, cały mecz tak właśnie wygląda. Zagranie do środkowej strefy boiska. Dawid Przybysz, Paweł Trębowski, Oskar Kowalski, którzy tutaj rozgrywają tą piłkę w środku. Za każdym razem tej piłki brakuje takiej dokładności, takiego bezpośredniego tego zagrania. Też już GKS nie atakuje tak wysoko, nie atakuje wysokim pressingiem, niskim. Teraz piłka adresowana do Marcina. Tak. Na szczęście na kolonii wszystko wraca. Znowu piłkarze, znowu biuro. Malicki, Malicki. Pełno szuka na szczęści, żeby się odgłosić, oddać strzał. I to ta piłka, Przybysz. Przybysz, teraz on próbuje oddać strzał. Jeszcze powalczył. Mijają jeszcze GKS-iacy. Jest gorąco. Ale fauluje Dawid Lenarczyk tutaj. W koła Jakucka. W programie GKS-u. Gotowy do zmiany jest. Wejście na blisko. Przedkrętka. Zmienię zmienia. To będzie lepszy wyższa. Pawła Drogowskiego. Mieli pretensje. Gracze Polonii. Czego się teraz wycofał. Nie zmienia zdania. Teraz jest ekonomia też gry, tak? Ekonomia do środku. Nasze wąsie! Nasze wąsie! Zmiany. Boisko opuszcza Paweł Drągowski, Fabianice Adam Gamka na ostatnie 8 minut. Czekaj, poczekaj, jak wyjdą! Może 12 minut. Zobaczymy, ile jest sędzia Górny życzę. Gramy! Gramy! Wygodni, szoki, przeczyta wszystko Wojciechowski, ładnie teraz jak mówię, ładnie teraz Polonici wychodzą z opresji, ładnie teraz chodzi i jest szansa, żeby rozciągnąć tą akcję, ale dalej niestety wykaje siacy przy piłce Mizera do Mielczarskiego. Teraz Poloniści, przechodzi ta piłka, jest Penny i zdjął teraz bramkarz Gieksy Malickiemu piłkę z nogi. Dobra interwencja bramkarza Czemaszenko. No było blisko tej bramki kontaktowej. Bramka. Dawid Przybysz, żółta kartka. Centralnie w nogę szedł graczem Dawid Przybysz. Zdybowicz zamyka wszystko. Zdybowicz. Nie
pozwala. Wojciechowski bez strzału. Brzelak, Golański, Wojciechowski. Dobrze, tutaj zaasekurował Krzysztof Wojciechowski. Wojciech, jeszcze walczy Golański, Golański, ale za... pozwolił tutaj za, na, za dużo. Ładnie teraz piętką Golański. Zrobicza. Do Mizery. Dużo miejsca ma Mizera, Mizera 1 na 1 z pióro, zagranie do Wrońskiego, Wroński, dobry powrót Adama Gampki. Gampka do Przybysza, Przybysz, Przybysz. Podcięty Dawid Przybysz i piłka dla polonistów. 86. Już zabili poloniści, pióro. Zagranie. Lenarcik. Brakło dokładności. Boczni z prawej strony, ładnie tam chciało w skarpiu minąć dwóch zawodników Wieksy. Teraz Groźnie, Lenarci. Przybysz, ojojoj, teraz Groźnie. Groźnie zauważony przez Dawida Przybysza. Dawid musi uważać. Mogłoby się to skończyć drugą żółtą konsekwencji czerwoną. Czekamy drugą, trzecią zmianę w zespole IKS-u Bełchatów. Pachomil Trzeboński gotowy do wejścia na boisko. Tutaj zmiany. Myślę, że jakieś 6 minut, 7 może sędzia powinien doliczyć, chociaż mogę się mylić oczywiście. No i już przy piłce Trzeboński. Trzeboński. Trzeboński, pióro. Trzeboński dalej się utrzymuje przy piłce Trzeboński. Teraz ładnie Przybysz to chciał przeczytać, ale się nie udało. Niech się sobie przyjął w mizerę piłkę. Malicki, zgranie tej piłki na prawo. Ale drugi. Wyglądało tak, że była piłka, a nie noga. Oczywiście wejście było w tyłu, ale bez jakiegokolwiek wejścia zawodnika. No, czerwona kartka dla Dawida Lenarcika. 90 już minuta spotkania. Polonia gra z dziesiątkę. Zagranie do środka, Wroński na 16. Jeszcze Grzelak, lewa noga, uderzony w prosta. Uderzony był Maciej Drogowski, Kowalski. Kowalski dobrze zaczeka, poczeka. Nie było sensu grać daleko, jak
niebieskim biuro. To jest ze spotkaniem. Próbują Polonii się wyjść z kolejną akcją. Czekamy na decyzję arbitra. 6 minut przedłuża tam drugą połowę. 6 minut nadziei dla Polonii. Dokładnie zagrają teraz Dawida Przybysza. Oskar Kowalski. Ramka. Wrócę się do wykładu, coś stworzyć. Ramka idzie na spotkanie Słowienię. Czarski. Szukam. Kowalskiego. Jest jeszcze Kowalski. Kowalski. Ładnie tutaj balansem ciała. Zmienił dwóch zawodników GKS-u. Pióro. Dośrodkowanie na Malickiego. Pilnuje kota w głowie. Mariuszko wypadaje na Malickiego. Kolejna złota kartka do zawodnika Polonii. Maciej Pradewski ukarany żółtą kartką. Do swojego ustawienia. Nikolaj Zwanek długo podnosi z boiska. No czas gra na to, że TKS-u tutaj. Szyboński w polu karnym i 3! Wprowadzony na boisko Bartłomiej Szyboński. Utrzymał się przy piłce, obrócił i strzelił trzecią bramkę dla GKS-u. Yeah.
Tak. Przy tym. Piąta. Artura Golańskiego za niepotrzebne wybicie piłki. Powstał krutając tym osiedlom nadzieję. Tu wiara za sterem nie pozwala nigdy wątpić. Tu ma welka do domeny piotrkowskiej Polonii. Trudne początki, wzloty i upadki. To były dzieje drużyny z okolic bawełnianki. Dziś stają szranki, by walczyć o zwycięstwo, gotując swoją oponentom piłkarskie piekło. Jak granat za wleczką na dawnym nowym świecie. Silny dopiąc wygraną, idą zawsze w duecie. Zapomnij o budżecie, oddanie wyznacza wartość. W zwątpieniu wyznaczne jest czerwoną kartką. Emocje nie dają zasnąć jak to byli liderowi. Nowy rok, początek tej zwycięskiej drogi. Wysokie progi, inaczej sukcesów fala. Krótka historia ekipy z piotrkowskiego Bugaja. Te barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia. Znam proste barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia. To trzy kolory, tak samo jak trzy litery. To dawka futbolu uwalniona do atmosfery. Nie istnieją walkowery, zawsze bują laury, bo miasto tego klubu to Piotrków Trybunalski. Najlepsi punktacja, natomiast zwycięzcy PKS, PTB, zielono-biało-niebiescy. Nie ma konkurencji, nigdy nie idziesz sam. Są szybcy i celni, tak jak w ruchu bram. Ej, adres już znasz, sprawdź dokładnie ten obszar. Tu na wyzwolenia powstała nowa Polonia. Oddana widownia i nieustanne wsparcie. Zawsze pełny stadion z kibicami w transie. To już nie upadnie na rodziny nowej siły, bo serce Piotrkowa ma to swoje podwaliny. Nie czekaj ani chwili, wbijaj do Mekki kibica. Broniewskiego 18, to właśnie ta ulica. Lisa. Te barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia. Znam proste barwy zielono-biało-niebieskie z Borniewskiego 18, tam chwała i serce, honor w zwycięstwie, walka do końca. 97-300 to piotrkowska Polonia.